Witold Pilecki. To nazwisko słyszał już chyba każdy w Polsce. Ochotnik do Auschwitz, jeden z największych bohaterów ruchu oporu II wojny światowej, wreszcie ofiara zbrodni systemu komunistycznego. Czasami zapominamy, że za tymi dobrze znanymi hasłami kryje się żywy człowiek ze swoimi pasjami, słabościami, ze swoją codziennością. W cyklu podcastów Szlakiem Pileckiego przyjrzy się z bliska wybranym aspektom życia rotmistrza i osobom, które spotkał na swojej drodze. Zapraszam, Bartłomiej Makowski. Odcinek 4. 6 twarzy odwagi. Profesor Foot przedstawił w swojej książce 6 sylwetek nieznanych lub mało znanych bohaterów ostatniej wojny. Wśród nich znalazł się także Witold Pilecki. Przez historyka angielskiego Michaela Foota został uznany jako jeden z 6 najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Tymi słowami zaczyna się wiele z audycji Polskiego Radia poświęconych postaci Witolda Pileckiego. Ale kim właściwie był Michael Foot? W jakich okolicznościach usłyszał o rotmistrzu? Kim było pozostałych 5 bohaterów jego książki i wreszcie jak doszło do tego, że to brytyjski historyk rozsławił nazwisko Pileckiego? Zacznijmy od odpowiedzi na ostatnie pytanie. Wyrok śmierci w pokazowym procesie i egzekucja 25 maja 1948 roku spowodowały, że postać ochotnika do Auschwitz została w kraju skazana. Wyrok śmierci w pokazowym procesie i egzekucja 25 maja 1948 roku spowodowały, że postać ochotnika do Auschwitz została w kraju skazana na publiczne zapomnienie. O losie Pileckiego nie poinformowano nawet jego najbliższych. Maria Pilecka mogła domyślić się, że jej mąż został zgładzony zaledwie na podstawie tego, że do więzienia na Rakowieckiej przestano przyjmować od niej paczki z żywnością. Postać Pileckiego nie pojawiała się w polskich publikacjach poświęconych obozowi Auschwitz-Birkenau. Przywracanie pamięci o rotmistrzu było możliwe w kraju dopiero po obaleniu systemu komunistycznego. Dopiero 1 października 1990 roku Wojskowy Sąd Najwyższy uchylił wyrok z 1948 roku. Polacy mogli jednak usłyszeć o rotmistrzu Pileckim, rzecz jasna nieoficjalnie, na antenie zagłuszanej w kraju rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa. Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. To na antenie RWE w 1978 roku wyemitowano audycję Nieznany bohater ubiegłej wojny. W audycji Józef Garniński opowiadał o postaci Witolda Pileckiego. Gdybym sam nie był więźniem Oświęcimia, to bym tym zapiskom nie wierzył. Mówi Józef Garniński. To bym po prostu uważał, że ten raport jest częściowo fantazją. Ponieważ wprawdzie Pilecki pisze w nim wyłącznie o ruchu podziemnym, o swojej robocie, ale wszystko to jest na tle Oświęcimia, wszystko to jest na tle obozu, który trudno sobie było wyobrazić, nawet będąc przygotowanym. Ja przyjechałem do obozu w maju 1943 roku z Komendy Głównej AK, z kontrwywiadu, mając możliwie wszelkie informacje o tym, co się dzieje w obozie i w więzieniach, a jednak co zobaczyłem w obozie było dla mnie zaskoczeniem. Kim był sam Garniński? Człowiek, o którym jego biograf Marian Marek Drozdowski powiedział. Żaden z Polaków pracujących na Zachodzie nie zrobił tyle, by w językach międzynarodowych, tak, głównie w języku angielskim, pokazać historię Polski czasów II wojny światowej. Józef Garniński, podobnie jak Pilecki, był rotmistrzem kawalerii. Służył w elitarnym 1. Pułku Szwoleżerów. Tak jak Pilecki w czasie niemieckiej okupacji włączył się w konspirację, Garniński stał się wkrótce ważną personą w strukturach Armii Krajowej. Najpierw został szefem Wydziału Więziennego odpowiedzialnego m.in. za kontakt z więźniami Pawiaka, a następnie Wydziału Bezpieczeństwa Komendy Głównej Armii Krajowej. Został aresztowany przez gestapo, ale miał szczęście w nieszczęściu. Powodem aresztowania nie była jego działalność konspiracyjna, a zbieżność nazwisk.
Gariński został wysłany do Auschwitz, a później przeniesiony do obozu pod Hamburgiem, gdzie doczekał uwolnienia z rąk armii amerykańskiej. Jak wielu przedwojennych inteligentów, Gariński postanowił pozostać po wojnie na emigracji w Wielkiej Brytanii. Skłoniły go ku temu nie tylko przejęcie władzy w Polsce przez komunistów, ale też sytuacja rodzinna. Otóż pisarz tuż przed wojną poznał w Warszawie Irlandkę Eileen Shirley. Para zakochała się w sobie i wzięła ślub 4 września 1939 roku. Gardińskiemu udało się po wojnie odnaleźć żonę i oboje zamieszkali w Wielkiej Brytanii. Posłuchajmy, co o przyczynach tej decyzji powiedział mi niedawno syn Józefa Gardińskiego, Jarosław, pierwszy profesor polskiego pochodzenia w Eton College. No ja, znaczy oczywiście byłem za młody, żeby rozumieć jakiekolwiek decyzje, żeby wrócić do Polski, ale z tego co rozumiem, on bardzo szybko zrozumiał, że jeżeli by wrócił do Polski, to mogło bardzo dla niego się źle skończyć, bo na przykład jego przyjaciel Leski na przykład, on 10 lat się siedział za PRL w więzieniu, więc chyba doszedł bardzo szybko do wniosku, że wracać to byłby błąd. Jego brat wrócił, bo jego brat mieszka w Szwajcarii, był w drugiej dywizji i był internowany przez całą wojnę, więc oczywiście oni go niczym nie grozili. Ale ojciec uważał, i chyba słusznie, jeżeli by wrócił do Polski, to rzeczywiście mogło być bardzo dla niego nieciekawe. A skoro miał rodzinę, znaczy na zachodzie, znaczy żona Irlandka, ona po wojnie nie chciała do Polski wracać, to ja wiem na 100%. Ona wróciła do Polski chyba tylko raz po wojnie, ja myśmy w 76 roku. Razem z panem przyjechała. Tak jest, tak jest. I nie była zadowolona z tego wyjazdu i ona nie chciała wrócić potem, bo to, co widziała tutaj, to ona mówiła, że nie ma nic wspólnego z tym, co ona pamięta z przedwojennej Polski. W Wielkiej Brytanii Gardiński, prawnik, postanowił poświęcić się historii, a konkretnie niemieckiej okupacji w Polsce. W wieku 59 lat obronił doktorat na prestiżowej London School of Economics and Political Sciences. Byłem na 4 roku prawa, kiedy wybuchła wojna i zrobiłem ostatni rok prawa na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Mam dyplom Uniwersytetu Warszawskiego, który oczywiście był na Jedwabie, który zginął. Dla mnie osobiście, ja mam virtuti, mam inne oznaczenia, to jest moje najwartościowsze osiągnięcie wojenne, bo ja dzięki temu mogłem wrócić na uniwersytet, znaczy London University. Uznał trzech świadków, którzy stwierdzili, że ja zrobiłem to magisterium, bo żeby robić doktorat, trzeba mieć magisterium. I mogłem zrobić doktorat z nowoczesnej historii, mając 59 lat. W 1973 roku. Mój profesor był młodszy ode mnie. Gardiński swoją pracę dyplomową wydał później jako książkę pod tytułem Oświęcim walczący. Opisał w niej jako naoczny świadek Związek Organizacji Wojskowej i jego twórcę, rotmistrza Pileckiego. To jest jedyna na świecie doktorska praca, czyli autentyczna, o ruchu podziemnym w Oświęcimiu. Ona miała 6 nakładów w Wielkiej Brytanii. Miała 2 nakłady w Ameryce, z tego drugi 200 tysięcy i teraz wychodzi nowy nakład. Miała wydanie francuskie i belgijskie, miała polskie wydanie w Londynie, miała 2 wydania w podziemiu, w drugim obiegu. Promotorem pracy Gardińskiego był właśnie Michael Foot. Brytyjski historyk specjalizował się w zagadnieniach związanych z ruchem oporu podczas II wojny światowej. Ale nie był tylko teoretykiem, sam Foot należał do SOE, Special Operations Executive, czyli Kierownictwa Operacji Specjalnych. Tej samej agencji, która szkoliła cichociemnych. Przyszły wykładowca akademicki został w czasie wojny zrzucony na tyły wroga i współpracował z francuskim ruchem oporu. Książka Sześć twarzy odwagi ukazała się w 1978 roku. Praca stanowi subiektywny zbiór postaci, które Foot uznał za najodważniejszych ludzi ubiegłej wojny. Brytyjczyk dysponował tylko materiałami z zachodniej strony żelaznej kurtyny, dlatego w jego zestawieniu, poza Pileckim, znaleźli się wyłącznie bohaterowie ruchu oporu na zachodzie Europy. Ale kim są pozostali bohaterowie nigdy nie przetłumaczonej na język polski książki Foota? Swoje zestawienie Brytyjczyk rozpoczyna od postaci Jeana Moulin, człowieka, który w 1942 roku zjednoczył francuski ruch oporu i przewodził mu w imieniu generała de Gaulle'a. Moulin został aresztowany przez gestapo 21 czerwca 1943 roku wraz z całym otoczeniem. Mimo tortur nie wydał towarzyszy. Zginął w więzieniu prawdopodobnie już w lipcu 1943 roku. Foot napisał o nim: nigdy nie wysadził w powietrze pociągu, nie zburzył mostu, a nawet nie nosił pistoletu. Ale nadał sens pracy tych, którzy to zrobili.
Kolejną osobą w zestawieniu Futa była Marie-Madeleine Fourcade, przywódczynie Alliance, siatki francuskiego ruchu oporu dostarczającego Brytyjczykom i Amerykanom szczególnie cennych informacji wywiadowczych. To właśnie ludzie Fourcade poinformowali aliantów o topografii rozmieszczeniu niemieckich umocnień w Normandii tuż przed operacją Overlord. To jej agenci przekazywali bardzo istotne informacje na temat ośrodków produkujących zabójcze pociski V1 i V2. Warto dodać, że Fourcade prowadziła swoją siatkę, będąc jednocześnie matką trójki dzieci. W zestawieniu Foot umieścił także Harry'ego Poelevé, również agenta SOE. Ten Brytyjczyk o francuskich korzeniach dał się zrzucić na ochotnika na teren okupowanej Francji, by tam szkolić partyzantów ruchu oporu. Zdążył przeszkolić około 4000 osób, nim został ujęty przez Niemców i uwięziony w obozie koncentracyjnym Buchenwald. Poelevé, świadom tego, że czeka go niechybna śmierć, zdecydował się na desperacką ucieczkę wraz z dwoma innymi więźniami. Uciekając, zdążył jeszcze wziąć do niewoli dwóch członków belgijskiego Waffen-SS, przy czym należy pamiętać, że działo się to w 1945 roku i SS-manie wiedzieli, że mają większe szanse na przetrwanie, jeśli spotkają Amerykanów jako jeńcy, niż z bronią w ręku. Poelevé miał bardzo duże szczęście. Spośród 43 agentów SOE zesłanych do Buchenwaldu, zaledwie 7 przeżyło. Do końca życia Poelevé nie mógł jednak otrząsnąć się z doświadczenia niemieckiego nazistowskiego obozu. Victor Gerson, kolejna postać opisana przez Futa, również należał do SOE i również pełnił służbę w okupowanej Francji. Jego osiągnięciem było stworzenie siatki zajmującej się przerzutem kurierów i emisariuszy, tajnych dokumentów i ewakuacji spalonych agentów i żołnierzy podziemia. Gerson 6-krotnie przybywał do Francji i nigdy nie dał się złapać. O jego odwadze świadczy fakt, że był z pochodzenia Żydem, więc w razie wpadki z całą pewnością trafiłby do krematorium. Piątą postacią, której losy przybliżył Foot, była André Dejean. Ta belgijska bohaterka ruchu oporu w czasie okupacji niemieckiej miała zaledwie nieco ponad 20 lat. Chciała zostać pielęgniarką, ale zamiast tego stała się mózgiem operacji przerzutu na zachód zbiegłych brytyjskich jeńców i belgijskich żołnierzy pragnących walczyć u boku aliantów. Dejean prowadziła ich długą trasą od Belgii aż po Hiszpanię. Kobieta wpadła w 1943 roku podczas przeprowadzania jednego z podobiecznych przez Pireneje. Wydał ją kolaborant. Wiek ocalił jej życie. Dziewczyna nie złamała się podczas przesłuchania, a gestapo nie przyszło do głowy, że drobna 20-kilkuletnia brunetka może być mózgiem akcji Kometa, bo tak nazywała się operacja. Dejean została wysłana do obozu dla kobiet w Ravensbrück i tutaj doczekała końca wojny. Zestawienie największych bohaterów ruchu oporu II wojny światowej zamykał właśnie Pilecki. Książka Michaela Futa miała jeszcze jeden niespodziewany wpływ na pamięć o Witoldzie Pileckim. 14 lipca 1979 roku w ogólnopolskim dzienniku Kurier Polski opublikowana została niewielka recenzja książki Futa pióra dziennikarza Rafała Brzeskiego. Latem 79 roku, co jest ważne, czyli za jeszcze pełnej komuny, mówi Rafał Brzeski. Napisałem recenzję z książki 6 twarzy odwagi brytyjskiego historyka, znawcy podziemia okupowanej Europy, Michaela Futa, i opublikowałem ją w Kurierze Polskim. Była taka swego czasu dziennik popołudniowy. I tam Michael Foot wybrał rotmistrza Pileckiego jako jednego z 6 najodważniejszych ludzi Europy okupowanej. Mnie to zafascynowała ta postać. Recenzję napisałem. Cenzura o dziwo puściła i bez żadnych kłopotów. A według mnie mechanizm był taki, że ponieważ PRL skazał, nie tylko zamordował rotmistrza Pileckiego, ale również skazał go na totalną niepamięć, w związku z czym później PRL zapomniał sam
o rotmistrzu Pileckim i cenzorzy nie mieli pojęcia, nie było zapisu na takie nazwisko, w związku z czym przepuścili materiał. Artykuł Brzeskiego kończył się słowami. Najważniejsze, że po wielu latach, kiedy o Polakach i ich udziale w II wojnie światowej pisano mało, zachodni pisarze wreszcie odkrywają prawdę, która nam jest znana. Prawdę o sile i zasięgu polskiego ruchu oporu i odwadze jego żołnierzy. Nie licząc nagonki w gazetach doby stalinowskiej, tekst Brzeskiego był prawdopodobnie pierwszą wzmianką o Witoldzie Pileckim w oficjalnej prasie i pierwszą w ogóle, w której postać Pileckiego przedstawiana była w pozytywnym świetle. Wkrótce na łamach Kuriera Polskiego pojawił się kolejny artykuł, tym razem autorstwa Juliusza Smoczyńskiego, przybliżający sylwetkę rotmistrza. To wówczas do akcji wkroczyła cenzura. 3 czerwca 1980 roku nazwisko Pileckiego objęto zapisem cenzorskim. Wkrótce jednak po podpisaniu porozumień sierpniowych w Polsce rozpoczął się karnawał Solidarności. Przez 16 miesięcy Polacy mogli cieszyć się złagodzeniem cenzury. Dlatego kolejny artykuł Smoczyńskiego, który ukazał się 4 lipca 1981 roku, zaczynał się od słów. Przed 3 laty, kiedy publikowałem tekst o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, nie wolno było pisać całej prawdy na ten temat. Trzeba było ją przemycać ukradkiem i półgębkiem. Również w tym artykule autor powoływał się na opinię brytyjskiego historyka. Zresztą sam Foote niemal do końca życia, a zmarł w 2012 roku, związany był z historią Pileckiego. Jeszcze w 2009 roku brał udział w konferencji zorganizowanej w Parlamencie Europejskim przy okazji otwarcia wystawy o Pileckim. Ponoć Foote miał wówczas stwierdzić, że spośród bohaterów jego książki to właśnie rotmistrz był najodważniejszy. Był to 4 odcinek podcastu Polskiego Radia z cyklu Szlakiem Pileckiego. W podcaście wykorzystałem fragmenty audycji pochodzących z Archiwum Polskiego Radia i Archiwum Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Zachęcam do śledzenia i subskrybowania podcastu na platformie podcasty.polskieradio.pl, na platformach podcastowych i w serwisach społecznościowych.